Kazimierzu, kochany. A modulacja nie jest wszystko w porządku z mojej strony, over? Ktoś tam chyba coś mówił. Dobra, Kaziu, lecę dalej, kręcę gałką, polecę tam gdzieś bliżej twojej częstotliwości 3727. Tam spróbuję zrobić ze 2-3 razy jakieś ogólne wywołanie. No, a tobie życzę, rozumiesz, dużo zdrówka. No i żeby tam, żeby nie, ciebie oglali wodą w poniedziałek, tak, żeby wszystko było mokre, nawet i majteczki, okej? No to może były kiedyś takie dawne czasy, tak się tak było, rzeczywiście tak było. Ta tradycja tak no, z roku na rok, ona trochę milknie, Andrzeju. Ale ja ci też życzę, żeby tam cię ten lany poniedziałek doczynili tak dobrze. Rodzinnie, po znajomości, jak to się mówi. Trzymaj się, bądź zdrów i do miłego. Skurczy to lata banda samek. Puszaj dziadę, cześć, na razie. Cześć, poznajcie to urządzenie. Odbiornik krótkofalarski Lidia 80. Jak powstawał ten odbiornik, macie film na moim kanale. Możecie zobaczyć link na ekranie. Kiedyś ten odbiornik był przeznaczony na konkurs, ale osoba, która miała otrzymać to urządzenie, przekazała na poczet nagrody w kolejnym konkursie. Natomiast, ponieważ zbliżają się dwie okazje, pierwsza okazja, że mój kanał powoli dochodzi do 5000 subskrybentów, a druga okazja, akurat tak się złożyło, że zbliżają się święta wielkanocne, więc czas ogłosić konkurs. Co trzeba zrobić, żeby ten odbiornik otrzymać? Po pierwsze, konkurs jest tylko dla subskrybentów mojego kanału, także musisz zasubskrybować mój kanał. Po drugie, przyślij mi albo na maila, mail jest podany w informacjach o kanale, albo jako link, zdjęcie swojego warsztatu, w którym konstruujesz swoje urządzenia. Nieważne, czy jesteś elektronikiem od lat i masz duży warsztat, czy masz swój malutki kącik, po prostu chodzi o to, żeby pokazać, w jakich warunkach pracujecie. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Mój warsztat znacie, to jest parapet, na którym robię wszystkie swoje filmy. Wysyłając zdjęcie, musisz zaznaczyć zgodę na pokazanie tego zdjęcia na moim kanale. Jest jeszcze jeden warunek, wysyłka nagrody tylko w granicach Polski. Nie wysyłam za granicę. Zdjęcia można przesyłać do niedzieli wielkanocnej włącznie, tego roku 2022. I w poniedziałek wielkanocny już zdjęć nie będę przyjmować. Także macie czas do północy między niedzielą a poniedziałkiem wielkanocnym. Ogłoszenie wyników postaram się zrobić jak najszybciej. Także to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.